Dzień dobry Państwu, witam po raz ostatni. Ostatnie spotkanie 49. edycji akcji Zdobywamy Oznakę Przyjaciela Krakowa przed nami, proszę Państwa. No, był to sezon wyjątkowy. Nasza akcja jest wyjątkowa, ale ten sezon wyjątkowy, całkowicie inny, internetowy. Pozwolicie Państwo, że zanim przejdziemy do naszego dzisiejszego spotkania, zanim zapowiemy i tylko na kilka słów podsumowania, a w ogóle to na dzisiaj na Państwa kilka niespodzianek czeka, więc zachęcam do zostania do samego końca z nami, bo będzie na pewno warto, myślę, że Państwo nie pożałujecie. No, ale jeżeli mówimy o podsumowaniach, to kilka słów się na pewno należy. Proszę Państwa, zaczęliśmy właściwie bez żadnych prób. W ciągu 3 tygodni przygotowaliśmy studio, zakupiliśmy kamery, próbne transmisje się odbywały, natomiast to bez przewodników, bo przewodnicy tak naprawdę żadnych prób kamerowych nie mieli, tylko wchodzili tak naprawdę na żywioł i na tych pierwszych spotkaniach uczyli się, jak to też wszystko zrobić. Z czasem myśmy się wszystkiego uczyli, ja też się uczyłem obsługi tego programu, jak to zrobić, żeby to było ładnie, zgrabnie, nigdy wcześniej takich rzeczy też nie robiłem. Więc mniej więcej 3 tygodnie przygotowaliśmy się od decyzji do pierwszej prezentacji i proszę Państwa, parę danych statystycznych zaprezentujemy. Proszę Państwa, akcja rozpoczęła się 14 listopada, kończy się dzisiaj 25 kwietnia. W tym czasie akcja trwała przez 48 dni. 91 tras różnych dla Państwa, 91 różnych spotkań, w tym 11 prelekcji Towarzystwa Miłośników Historii Zabytków Krakowa. Prowadzone były przez 15 przewodników miejskich PTTK, 10 wykładowców towarzystwa i jednego pracownika muzealnego. To te liczby, które świadczą o tej akcji. Średnio jedno spotkanie trwało 1,5 godziny. Zakładaliśmy, że będzie trwać 40 minut godzinę. No, życie zweryfikowało moje plany, przewodnicy lubią mówić. Trwały 1,5 godziny. Razem nagraliśmy, proszę Państwa, prawie 120 godzin materiału. Jakbyśmy chcieli to teraz siąść i obejrzeć ciurkiem, to jest, proszę Państwa, 5 dni bez przerwy. Naprawdę dużo tego zostało zrobione. No i te spotkania cieszyły się dużą frekwencją. Średnia 170 osób w jednym spotkaniu, więc kto szybko policzył, proszę Państwa. Ponad 15,5 tysiąca osób z nami było przez ten sezon. Teraz prezentuję Państwu 3 spotkania z największą frekwencją. Szlakiem krakowskiej młynówki, część pierwsza, 244 osoby prowadzone przez Ewę Pastuszak. Zakony i klasztory Bernardyni przez Ewę Gawryłę, 240 osób. I wyjątkowe kobiety Krakowa, pani Anna Stawach, 233 osoby. To są te 3 spotkania z największą frekwencją, jaka była. Liczymy te wyświetlenia, ilość osób jednoczesnych transmisji. Wiemy, że przecież jednak tych osób na pewno było więcej, bo za jednym monitorem, jednym telefonem czasami siedziało kilka osób w domu i oglądało. Ale jesteśmy Państwu bardzo za to wdzięczni, że byliście z nami. Oglądali nas nie tylko w Krakowie. Było to dla nas zaskoczenie, że pojawiły się osoby spoza. Wymienię przynajmniej te miasta, które najbardziej regularnie uczestniczyły w akcji. Gdańsk, Mikołów, Tarnów, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Warszawa, Terano w Italii. I jeszcze pewnie tutaj bym, jakbym spisał wszystkich, którzy się zgłosili, to bym jeszcze mógł troszkę mówić, ale to te najbardziej, najczęstsze spotkania. Ja, proszę Państwa, chciałem podziękować wszystkim przewodnikom za to, że byli z nami w tym sezonie, że podjęli się tego trudu przygotowania prezentacji i wystąpienia w zupełnie innej formie. Podziękować Wam, uczestnikom, że byliście z nami, no bo inaczej tego nie było sensu. Pierwsze spotkanie 130 osób, byliśmy w szoku, że tyle osób jednak w takiej formie chce, a później to tylko rosło. Dziękuję też autorom wszystkich zdjęć, które wykorzystywaliśmy w naszym konkursie, do którego za chwilkę przejdziemy też, Pani Marii Lapte za przygotowanie kilkunastu filmików, które były w tych spotkaniach wykorzystywane. Z racji tego, że jest podsumowanie, parę słów też mają dla Państwa przygotowane nasi partnerzy, współorganizatorzy akcji, z którymi
akcja się odbywa. Urząd Miasta Krakowa, Towarzystwo Miłośników Historii Zabytków Krakowa, Gazeta Krakowska, to te podmioty, z którymi w tym sezonie współpracowaliśmy. Na początek zapraszam do wysłuchania kilku słów od pani dyrektor Elżbiety Kantor, dyrektor Wydziału do Spraw Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. Szanowni Państwo, spotykamy się z okazji zakończenia kolejnego, 49. sezonu edycji akcji Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa. Składam na ręce zarządu i pracowników Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i jego koła grodzkiego, przewodników i prelegentów, kadry pedagogicznej krakowskich szkół oraz uczniów i ich rodziców wyrazy najwyższego uznania i podziękowania za Państwa zaangażowanie i wytrwałość w propagowaniu wiedzy o Krakowie w tych przecież tak trudnych czasach. Dziękuję za edukację kolejnych pokoleń w zakresie historii i tradycji naszego miasta. Efekty Państwa działań, determinacja i kreatywność pozwalające w tym trudnym czasie pandemii na nieprzerwane organizowanie spotkań w formie online są imponujące. Z danych, które zostały nam przekazane przez prezesa koła grodzkiego PTTK pana Kamila Barwacza, wynika, że w prelekcjach tych uczestniczyło łącznie około 15,5 tysiąca osób. Byli to mieszkańcy Krakowa, uczestnicy z całej Polski, ale też z zagranicy. To świadczy o Państwa ogromnym zaangażowaniu, ale i potrzebie poszerzania wiedzy o naszym mieście. Proszę o przyjęcie życzeń powodzenia na kolejne lata, a szczególnie w przyszłym, jubileuszowym 50. sezonie. Mam też nadzieję, że sytuacja pandemiczna wkrótce się poprawi i będziemy mogli spotkać się wspólnie na krakowskich szlakach. Proszę Państwa, to była pani Elżbieta Kantor, dyrektor Wydziału do Spraw Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. Jeden z partnerów strategicznych naszej akcji, który finansuje właściwie wszystkie jej koszty. A teraz prosiłbym o zabranie głosu pana profesora Jacka Puchle, prezesa Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, które również jest partnerem naszej akcji od właściwie samych początków. Panie profesorze, bardzo proszę. Szanowni i drodzy Państwo, łączy nas fascynacja Krakowem, fenomen i niezwykłość tego miasta. To jasne, ale myślę, że dzisiaj czas by zacząć mówić o fenomenie programu, o fenomenie akcji Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa. Bo ta akcja sama w sobie jest niezwykła, a pandemia tą niezwykłość, jak przed chwilą usłyszeliśmy, podniosła, poszerzając znacznie geograficzne spektrum odbiorców naszego programu. Cieszę się z tego niezmiernie, reprezentując Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, które wchodzi właśnie w roku 2021 w 125 rok swojego istnienia. Towarzystwo wyrastało na przełomie XIX i XX wieku. Myślę, że z tych samych motywów i tych samych pobudek, które towarzyszą nam dzisiaj w naszej akcji. I to, na co chciałbym zwrócić Państwa uwagę, to to, że dzisiaj już nie tylko operujemy pojęciem zabytku, ale przede wszystkim nasze myślenie o fenomenie Krakowa, to przede wszystkim myślenie w kategoriach dziedzictwa. A dziedzictwo to przede wszystkim pamięć, tożsamość, to nasz wybór. I ktoś niedawno trafnie powiedział, że fundamentem naszego stosunku do przeszłości jest już dzisiaj nie pietyzm wobec zabytków, ale kultura pamięci jako system pamięci zbiorowej danego społeczeństwa. I Państwo tą pamięć budujecie, a ta pamięć to kapitał społeczny. Dzisiaj trudno mówić o skutecznej ochronie zabytków, o skutecznej ochronie dziedzictwa bez uświadomienia sobie przez nas, przez społeczeństwo, przez konsumentów dziedzictwa, jego wartości. Dlatego jestem bardzo wdzięczny panu prezesowi Kamilowi Barwaczowi, że z taką konsekwencją, tak skutecznie i pod wiatr w czasie pandemii nie tylko kontynuował w
kończącym się sezonie naszą wspólną akcję, ale że potrafił wybić się poprzez technologię, technikę, która nas dzisiaj łączy, na połączenie, prawdziwe połączenie przeszłości z przyszłością, bo dziedzictwo to jest wykorzystanie przeszłości dla współczesnych i przyszłych celów. Kończąc, chcę ucieszyć się, że za chwilę wysłuchacie Państwo wykładu pani Ewy Kani na temat kamienic krakowskich i ufam, że wśród tych kamienic znajdzie się również ten niezwykły adres, jakim jest siedziba Towarzystwa Miłośników Historii Zabytków Krakowa przy ulicy Świętego Jana 12 w kamienicy Krauzowskiej, kamienicy, która sama w sobie jest fenomenem. Życząc Państwu w takim razie udanego kontaktu z dziedzictwem Krakowa, chcę jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy w tej akcji uczestniczyli, a zwłaszcza którzy tą akcję organizowali, a więc przede wszystkim naszym partnerom z Koła Grodzkiego, Polskiego Towarzystwa Turystycznego i Krajoznawczego w Krakowie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za te miłe słowa. Liczymy, że już niedługo spotkamy się w 50. sezonie akcji, gdzie dziękujemy też Państwu za te wszystkie ciepłe słowa, które widziałem w międzyczasie na czacie się pojawiają i pytania, czemu akcja nie trwa cały czas, przecież może być przez cały rok. Proszę Państwa, myślę, że nie bez przyczyny ktoś te 49 lat temu wymyślił, że akcja trwa w sezonie zimowym. Po pierwsze, turystów jest mniej wtedy w Krakowie i my jako mieszkańcy możemy sobie spokojniej pochodzić. Nie ma na drzewach liści, więc też wiele detali architektonicznych łatwiej można zobaczyć, zwrócić na pewne rzeczy uwagę. I ta sezonowość powoduje, że kiedy już w marcu przeważnie jesteśmy już troszkę zmęczeni, ta frekwencja jest troszkę niższa, pogoda się robi coraz lepsza, coraz chętniej wychodzimy w plener. Później z końcem października, w listopadzie czekamy, jak akcja powróci, aby znowu poznawać tajemnicę Krakowa. I myślę, że ten model się sprawdza i już na pewno dzisiaj zapraszam Państwa na ten 50. sezon akcji. Mamy nadzieję, że będziemy mogli go prowadzić w normalnych już jakichś warunkach, w terenie przede wszystkim. Witamy ponownie Państwa bardzo serdecznie i ze swojej strony na zakończenie sezonu chcieliśmy Państwu bardzo serdecznie podziękować za uwagę, za poświęcony czas. A ja ze swojej strony szczególne podziękowanie chciałam skierować do inicjatora tej akcji, prezesa Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie, pana Kamila Barwacza. Gdyby nie on, gdyby nie jego inicjatywa, tych spotkań by po prostu nie było. Przebrnęliśmy przez wszelkie możliwe trudności techniczne, ale udało się. Państwo, mam nadzieję, byli zadowoleni, bo my jako przewodnicy tak. A teraz pozostali przewodnicy chcieli podziękować nie tylko prezesowi, ale także Państwu. Ja Państwu bardzo dziękuję za wytrzymałość, cierpliwość i ten moment, że Państwo siadali przed komputerami, oglądali, zadawali pytania, odpowiadali często na moje dziwne pytania i mam nadzieję, że spotkamy się następnym razem już face to face, czyli twarzą w twarz i będziemy chodzić po Krakowie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, postaram się krótko. Oczywiście to był trudny rok, nie muszę tutaj, nie będę oryginalna, także w takim stwierdzeniu łatwiej nam było go przetrwać dzięki spotkaniom z Państwem, do których doprowadził Kamil. Dominika pięknie podziękowała. Kamil, kłaniamy Ci się nisko, jesteś po prostu mega i zasługa olbrzymia. Dwoił się troi, proszę Państwa, żeby wszystko działało bez zarzutu. Czasem technika nas pokonywała, ale no, któż nie robi błędów, ten co nic nie robi. W każdym bądź razie ten czas oczywiście ja Państwu też dziękuję za cierpliwość, za wytrzymałość, za obecność, za to, że Państwo znosili nasze 45 minut, które trwało minut 90. Najmocniej przepraszam. Ale jest to też taki czas, że chciałam podziękować szczególnie jednej osobie, uczestniczce naszych wirtualnych spacerów. Ona była z nami przez cały czas, mimo że, no tak jak powiedziałam, dla wszystkich był to czas
trudny. Dla niektórych był może tylko dyskomfortem, dla innych był przykry, dla innych był dramatyczny. I dla tej osoby ubiegły rok był, śmiem twierdzić, najgorszym rokiem w życiu. Bardzo poważna choroba uniemożliwiła jej jakąkolwiek działalność, jakiekolwiek funkcjonowanie. I proszę sobie wyobrazić, iż mimo tego ona nie opuściła ani jednego naszego spaceru, chociaż jest szczęśliwą posiadaczką odznaki z pawim piórem. I też wiem, że te spotkania były dla tej osoby takim oderwaniem się, taką ucieczką od tego codziennego dnia przykrego leczenia. I żeby już nie wpadać w jakąś, prawda, patetyczne stwierdzenie, to ta nasza praca wtedy nabiera takiego jeszcze innego sensu, bo to nie tylko jest pieczątka w kaliciku, ale też coś znacznie ważniejszego. I wiem, że jest z nami i mam nadzieję, że nie obrazi się, że ja ją przedstawię Państwu. To jest pani Beata Sfałtek-Juszkiewicz, ale nie będę udawała, że jakakolwiek pani, bo to jest moja przyjaciółka, duszka przyjaciółka, z którą znamy się ponad 50 lat i to jej najpiękniej, najserdeczniej dziękuję i chcę powiedzieć, że jest wielka. Serdecznie dziękuję. Ja dziękuję za Państwa życzliwość, miłe słowo. I oczywiście też dziękuję zespołowi kolegów, koleżanek, z którymi współpracowałam, właśnie za też wspieranie w jakichś trudniejszych momentach. I oczywiście naszemu prezesowi. Także bardzo dziękuję i do zobaczenia przy kolejnych spotkaniach. Albo online, albo na żywo. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. I komu dotąd krew w żyłach nie skrzepła, tam ten nam otwarcie na odchodnym powie, że stąd wynosi pełen zapas ciepła, bo cząstkę duszy zostawił w Krakowie. Dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo, że uczestniczyliście w spotkaniach ze mną. Ja ze swojej strony życzę Państwu dużo zdrowia i spotkania w przyszłym sezonie. A teraz chciałam Państwu przeczytać o tremie, która nam wszystkim tutaj bardzo dokuczała. Trema atakuje najdziwniej. Trudno przewidzieć kiedy, kogo i z jakimi środkami. Tak na przykład Jan Ignacy Paderewski nie czuł ani odrobiny lęku, gdy jawić się miał jako mówca, choćby przed kilkunastoma tysiącami słuchaczy. Natomiast wiele tysięcy razy występując na estradzie jako pianista, w repertuarze doskonale znanym sobie i ogranym, do końca długiej kariery artystycznej, przed każdym nowym wejściem w światła reflektorów czuł trwogę nie do opanowania. Kiedy przyjeżdżał do gmachu, w którym miał koncertować, nie wolno było nikomu zbliżyć się do nim. Samotnie moczył dłonie w gorącej wodzie, aby nadać muskułom palców maksymalną elastyczność. Samotnie krążył potem wśród kulis, a skoro nadchodził groźny moment po trzecim dzwonku, wielki artysta, blady, z zaciśniętymi szczękami, z przymrużonymi oczyma, rzucał się w drzwi prowadzące na estradowe deski, jak samobójca zdesperowany rzuca się z wysokiego piętra na ulicę. Trzeba też było pewnego czasu, zanim już przy fortepianie rozegrał się i osiągnął tę pełnię zewnętrznego żaru, który rozpalał do białości wszystkich, bez wyjątku słuchaczy. Dziękuję Państwu bardzo. Dzień dobry. Proszę Państwa, ja chciałam też bardzo serdecznie podziękować, bo no, wiadomo, jesteśmy teraz no, zdani na te komputery i na to online. I proszę Państwa, i chodzi mi tylko o to, chciałam powiedzieć, że w tym czacie, do którym Państwo pisaliście do nas, za który bardzo dziękujemy, nie było żadnej krytycznej uwagi, po prostu było cudownie, nie było żadnego tak zwanego hejtu. Jeżeli komuś się nie podobało, to pewnie się po prostu wyłączał. Natomiast no, bardzo dużo energii od Państwa płynęło, od wszystkich, którzy nas tutaj znosili, nasze dukania, potyczki, wpadki. No bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Natomiast my wiele, wiele skorzystaliśmy, wszyscy przewodnicy, i między nami tak samo powstała taka więź, bo wymienialiśmy się uwagami i staraliśmy się robić wszystko najlepiej, jak się tylko da. Bardzo serdecznie dziękuję. No i oczywiście, no wiadomo, że bez pana prezesa by się to nie obyło, bo była to wielka przygoda dla nas, bo pierwszy raz występowaliśmy w takiej roli, jak i dla Państwa pewnie. No, liczę na spotkanie w 50. sezonie akcji. Dziękuję pięknie. Dzień dobry. Bardzo mi miło wszystkich widzieć, to znaczy wszystkich
kolegów przewodników, koleżanki przewodniczki. I miło mi też po prostu mówić do wszystkich uczestników wycieczek. Bardzo ciekawy to był okres. Pierwszy raz w ogóle w historii Koła Grodzkiego, tak pełen eksperymentów, bo jeżeli na przykład powiem o mnie, to był to za każdym razem jeden eksperyment, jak przekazać to, co normalnie przekazuje w czasie wycieczki, tak mówiąc do Państwa tak naturalnie. I powiem, że to jest, mówię, wielki eksperyment i z jednej strony mam nadzieję, że coś się udało i że coś się człowiek nauczył, jak to robić, jak to w końcu robić, co może być najlepsze. Z drugiej strony mam nadzieję wielką, że się skończy ten eksperyment, że takie rzeczy będziemy mogli sobie eksperymentować gdzie indziej dla tych, co lubią, a my się spotkamy normalnie w naturze, tak jak powinno być, ponieważ tak prawdę mówiąc, to czego mi brakuje, to po prostu waszej reakcji, tego, co zawsze miałem na moich wycieczkach, czyli takiej spontanicznej reakcji wszystkich ludzi, a tego niestety no, nie zastąpi czat, nie zastąpią pytania z czatu, szczególnie, że one trochę tak rozpraszają, ale mimo wszystko, więc to, czego sobie i wam przede wszystkim życzę, to spotkania w naturze, spotkania po prostu bezpośrednio, żebym mógł mówić do grupy i bezpośrednio właśnie, żeby te obiekty oglądać, przed sobą mieć, a nie gdzieś na zdjęciach. No, zdjęcia nie oddadzą takiego, żeby to wszystko i też mam nadzieję, że już wejdziemy w okres, kiedy będziemy mogli po prostu w naszą akcję przyjaciela nieść w domu i na wycieczkę, zacząć normalnie, tak jak w zeszłym roku żeśmy zaczęli do poprzednio, że będą fajne wycieczki, że będzie wszystko dobrze i mam nadzieję, że już się spotkamy wszyscy tak jak w pełnym składzie. Na razie. No. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za ten rok. Mimo tego, że udało mi się z Państwem i z koleżeństwem współpracować tylko dwa razy w ciągu tego roku z różnych względów, to i tak bardzo, bardzo się cieszę, że mogłam. I jak to się mówi, takie nowe rzeczy, gdy wychodzi się trochę z tej sfery takiego komfortu, który już sobie wypracowaliśmy, spotykając się w sobotę i w niedzielę rano, jednak na żywo, to takie wyjście ze sfery komfortu wydaje mi się, że mogło być z korzyścią również dla nas, dla przewodników, trochę nam w głowie otworzyć nowe możliwości, ale rzeczywiście mam nadzieję, tak jak kolega Krzysztof powiedział, że i koleżanka wcześniej Ewa i wszyscy Państwo, że wrócimy jednak do takiej normalności z nowymi jakimiś doświadczeniami. Więc mam nadzieję, że w listopadzie do zobaczenia na pierwszym punkcie, co prawda cmentarnym, ale mam nadzieję, że z nadzieją. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Ja się bardzo cieszę, że w ogóle udało mi się połączyć. Pozdrawiam z Gorców. Chciałabym powiedzieć, że wiosennych, ale niestety wiosenne jeszcze nie są. Bardzo dziękuję za ten dość niezwykły czas. Dla mnie dość ciekawy, przyznam się szczerze, w sumie było to niezwykłe doświadczenie. I za Państwa życzliwość przede wszystkim. Faktycznie to, co koledzy mówili, tyle pozytywnych i komentarzy i energii naprawdę w czasie, kiedy musieliśmy siedzieć w domu i nie było możliwości się spotkać z żadną grupą, no to było bardzo, bardzo cenne. Także dziękuję i również potwierdzam to, co koledzy mówili, czyli mam nadzieję, że jednak zobaczymy się na żywo w następnym sezonie. Dziękuję bardzo.